Państwa, to możemy zacząć. Chciałbym na sam początek przedstawić moje dwie rozmówczynie. Zrobię to w kolejności alfabetycznej, czyli najpierw przedstawię panią doktor Anię Kurpiel, tutaj obok mnie. Pani Ania jest z Katedry Nauk Społecznych i Ekonomicznych naszego centrum. Skończyła etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też studiowała w Skopie, studiowała w Paryżu. Jeśli chodzi o jej zainteresowania badawcze, to interesuje się właśnie migracjami, wielokulturowością, pograniczami, pamięcią. Swój doktorat napisała, obroniła w 2013 roku. Dotyczył on macedońskich uchodźców z greckiej wojny domowej na Dolnym Śląsku. Ta książka ukazała się w 2015 roku. Natomiast w tym roku, całkiem niedawno, ukazała się druga książka, wydana wespół z panią Katarzyną Mamiak z UJ-u. Jest to książka Porządek rzeczy, relacje z przedwojennymi przedmiotami na ziemiach zachodnich. W przygotowaniu znajduje się jej praca habilitacyjna o strojach ludowych na Dolnym Śląsku. No, o wytwarzaniu kultury ludowej na Dolnym Śląsku, nazwijmy to tak. Właśnie, nazwijmy to tak. Pani doktor Iga Pękala. Studiowała we Wrocławiu kulturoznawstwo, ale później też dziennikarstwo i komunikację społeczną. Teraz pracuje w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Uniwersytetu. W tym roku całkiem, no, na początku, w marcu, tak, obroniła doktorat zatytułowany Między słowami a językowym zafałszowaniem świata. Analiza twórczości Jurgo Salantimosa. Jej zainteresowania badawcze to nowe fale w kinie, kino autorskie, teoria filmu, szczególnie w wymiarze zmysłowego potencjału odbioru filmowego dzieła. Wśród jej artykułów znajdują się, wymienię kilka tytułów, żeby Państwu jakby wskazać na problematykę, jaką się zajmuje pani Iga. Przestrzeń poza kadrem, doświadczenie filmu, a doświadczenie traumy, przewrotność dźwięku i fotografii, taniec jako przestrzeń transgresji. No i walka ze stereotypem roli kobiety w kinie współczesnym. Być może, że o tych stereotypach też będziemy mieli okazję porozmawiać. W każdym razie widzą Państwo, że mamy dwie osoby, które troszkę się wywodzą z innych dyscyplin, ale takie było założenie tego naszego cyklu, że chcieliśmy wśród dyskutantów mieć osoby, które zajmują się ściśle filmoznawstwem i mogłyby nam coś powiedzieć o języku filmu. I chcieliśmy, żeby były osoby, które reprezentują troszkę inne dyscypliny, a mogłyby spojrzeć na film, no właśnie, w sposób właściwy dla tego, jak, czym się zajmują, prawda? I tutaj właśnie bym chciał zacząć może od Ani, od ciebie, Ania. Tak. Tak? Ania, bo wydaje mi się, że ta książka twoja ostatnia, tak? Tak, czyli właśnie, ta dzisiejsza, dokładnie. Ale właśnie daj mi skończyć. Porządek rzeczy. Tak? No jakby tak. Nie patrzeć, w tym filmie mamy do czynienia z rzeczami, nawet z dużymi rzeczami, bo przecież dom to też duża rzecz, prawda? Relacje z przedmiotami. Mamy do czynienia w tym filmie z relacjami z przedmiotami. Więc ja bym może spytał ciebie o taką rzecz. Co nam dają relacje z przedmiotami generalnie? A jeśli chodzi o ten film, to jaką perspektywę wnosi to, że bohaterka tego filmu jest etnologką? Tak, tak, no wspaniale. Właśnie też pomyślałam o tym filmie, jak go w końcu obejrzałam, że on rzeczywiście łączy te dwa moje zainteresowania badawcze, czyli właśnie antropologię rzeczy i imigrację, tak. I one zresztą są powiązane i tutaj w tym filmie rzeczywiście widać bardzo wyraźnie ten świat rzeczy, który jest przedstawiony w taki sposób bardzo bezpośredni, tak? Antropolożka przyjeżdża w teren i ona dokumentuje. Ona też robi wywiady, ale też prowadzi bardzo taką rzetelną dokumentację, można nawet powiedzieć, jakimiś metrówkami. Ona to robi do muzeum, co też daje nam taką wizję, że to muzeum rzeczywiście potrzebuje dokumentacji, bo muzea zajmują się dokumentacją, interesuje ich obiekt.
ale rzeczy dla niej, przede wszystkim widziane w tym domu tej Agnes, której ona nie zna, są no, takimi materialnymi świadkami, tak? I to jest jeden z takich bardzo wyraźnych punktów takiej szerokiej kategorii, którą nazywamy właśnie antropologią rzeczy, ontologią rzeczy, którą zajmowało się oczywiście wielu zagranicznych badaczy i polskich też, przede wszystkim antropologów, ale też archeologów, oni ze sobą współpracują. Tu też widać archeologów, tak, którzy odkopują przedmioty. I podobnie w antropologii rzecz staje się materialnym świadkiem, rzecz staje się nośnikiem pamięci, pozwala zobaczyć nam to, czego nie jesteśmy w stanie odkryć w inny sposób, tak? Rzeczy też w jakiś tam sposób nam komunikują, tak? Ona komunikuje nam w sposób no i taki bardzo bezpośredni, tak? Ona odkrywa rzecz, która jest bardzo komunikatywna, czyli pamiętnik tej Agnes, tak? Poprzez tekst ona się dowiaduje, przez zapisy w tym dzienniku, ona się właśnie dowiaduje cokolwiek, tak? O tej Agnes, ale ona też widzi właśnie, jakich używała przedmiotów. To może zdradzać jakieś preferencje. Widzi też, co jest takie cały czas no, taka tajemnica, że te wszystkie rzeczy zostały. Dlaczego one zostały, tak? No, to jest pytanie, które nie ma odpowiedzi w tym filmie. Dlaczego tak nawet cenne przedmioty jak taki pamiętnik albo album ze zdjęciami, to też jest taka bardzo znaczący przedmiot, tak? Mówi się, że ludzie opuszczają w dom, biorą kasę i zdjęcia, tak? I to są dwie takie rzeczy, że jedna to jest ten wymiar ekonomiczny, a druga ten wymiar właśnie pamięciowy, symboliczny. Rzeczy są, jeden z badaczy mówi, że rzeczy są takimi właśnie no, nośnikami pamięci, tak? One mówią nam, co chcemy pamiętać, jak chcemy żyć, czym chcemy się otaczać, ale też co chcemy przekazać przyszłym pokoleniom. Tu widać, że ta Agnes oczywiście nie miała prawdopodobnie nikogo do przekazania, ale po prostu zostawiła wszystko w tym 2005 roku. I te rzeczy mówią za nią, tak? W innych sytuacjach widzimy wywiady. Rozmawia z tą parą miłą, która wychowała na farmie dwójkę dzieci, z tymi innymi, którzy chcą się przeprowadzić. Oni mogą jej coś powiedzieć, a tutaj mamy właśnie to zastępstwo, tak? I te rzeczy właściwie opowiadają Darze historię Agnes. Łącznie z tym, że była też ta powódź, można to odbyć. Ona chyba też tutaj pełni jeszcze inną funkcję, to znaczy ten film jest jakimś takim, według mnie, dramatem na wielu poziomach. Tak, tak, jest dramatem dla każdego z występujących w tym filmie. Tak. Można powiedzieć, że każdy gdzieś tam szuka jakiegoś swojego miejsca. Ten film jest taki, wszyscy są tam pomiędzy, to znaczy trochę gdzieś, a trochę nie u siebie, prawda? Tak. Każdemu to doskwiera to miejsce, w którym jest. I ja mam takie wrażenie, że te rzeczy pełnią trochę taką funkcję, no właśnie, nawiązania jakiejś łączności z czymś trwałym, tak? Bo jakby no, to jest coś, co się wydarzyło, była ta bohaterka, można powiedzieć, że poprzez ten pamiętnik ona nawiązuje łączność z tą osobą, która mieszkała w tym domu, o którym ona się chce coś dowiedzieć, prawda? Tak, no bo właśnie paradoksalnie wszyscy w tym filmie są migrantami, oprócz tych ludzi, którzy będą migrantami. Tak? Bo widzimy właśnie tych zasiedziałek, widzimy Darę, która jest migrantką, bo się przeniosła do Berlina, widzimy tych Polaków, wszyscy, którzy też są migrantami zarobkowymi, tak? A tych archeologów, którzy są migrantami, tą wiecznie kursującą na promie obsługiwaczkę promu. No i widzimy takich zasiedziałych ludzi, nie? Którzy dopiero już będą musieli opuścić, więc to jest też taki kontrast tego filmu, że są ci migranci, którzy przyjeżdżają i są ci zasiedziały ludzie i tak, i oni mają właśnie kontakt, oni mają tę relację. No zresztą w tym filmie oczywiście jest mnóstwo tych nawiązań do takiej bardzo silnej relacji z miejscem. A to miejsce oczywiście stwarzane jest przez ludzi i rzeczy, powiedziałabym. I powiedziałabym, że właśnie ten film jest, to jest dramat, ale też o miejscu i o miejscach,
które są stwarzane poprzez właśnie relacje ludzi z rzeczami. Tu jest bardzo taki wzruszający, ja zresztą jako antropolożka wiele razy odbyłam podobne wywiady z takim miłym, starszym małżeństwem, tak, który częstuje herbatą, tu ciastem, ta pierwsza para i oni mówią właśnie, nasze dzieci w tym domu zostawiły ślady, tak? Ale później mamy dokładnie taką samą kalkę, jak ten Lucek wraca i robi film dla Dary i mówi, tu w tej stodale się chowaliśmy, tak? Więc to wszystko jest bardzo splecione, czyli właśnie te miejsca, które są tożsamościotwórcze, ale z drugiej strony one wpływają na właśnie z nich czerpiemy, im dajemy, ale one wpływają na naszą tożsamość, więc miejsca są tożsamościowo-twórcze i rzeczy, i że ta materialna sfera, która po prostu współtworzy naszą jakąś tam pamięć, tożsamość, która jest takim aktywnym uczestnikiem. Mhm. Te rzeczy są na różny sposób ukazywane, bo mamy i fotografie, mamy kadry filmowe, które czasami, można powiedzieć, przypominają takie obrazy malarskie, prawda? One są jakby zatrzymane. Czasami one są takie ciemne, a czasami są takie aż białe, niebieskie, prawda, jaskrawe. Mamy w końcu też zdjęcia z kamery z ręki, prawda? I może teraz do Ciebie pytanie, Iga, tak? Jak Ty byś jakby zakwalifikowała ten film? Znaczy, czym on dla Ciebie jest? To jest dobre pytanie, bo jakby one są trochę pomiędzy. To znaczy, że z jednej strony nie mamy filmu dokumentalnego, no bo jakby mamy tę historię dość fikcyjną, tak mamy aktorów, tak? Więc jakby tutaj nie jest taki dokument w czystym rozumieniu tego słowa, ale jest na pewno taka poetyka filmu dokumentalnego. Mamy dużo wywiadów, mamy też nawet dużo takich ujęć z setki, mamy właśnie konkretne pytania do rozmówców, to po pierwsze. Po drugie mamy też takie ujęcia, ja bym w ogóle, jeżeli miałabym jakoś wskazać, to powiedziałabym, że to jest taki esej filmowy trochę. To jest taki gatunek właśnie pomiędzy. To jest dużo takich ujęć, na przykład urwanych, niedokończonych. Różne są też sposoby patrzenia. Wydaje mi się, że w dużej mierze patrzymy na ten świat z perspektywy tej głównej bohaterki, kiedy jakby ona jest w tym kadrze, kiedy ona rozmawia właśnie z bohaterami. Na przykład jak jest ten wywiad, o którym mówiłaś, właśnie z tą miłą parą, to przez długi czas patrzymy tylko na nią. To znaczy patrzymy, jak ona reaguje na to, co oni mówią. To po pierwsze. Po drugie, ona też właśnie robi zdjęcia i ona trochę zatrzymuje rzeczywistość w tym kadrze. Też jakby po rozmowie z tą parą, ona jakby im robi zdjęcie, tak? Trochę tak jak Zandzon tak pisała, że mamy taki też katalog wspomnień, ale też na krótką chwilę, kiedy naciskamy ten taki spust migawki, to przestajemy istnieć. Ona robi sobie taki katalog pamięci, tych miejsc, które albo już nie istnieją w takiej formie, albo po prostu przestaną istnieć. Więc jakby tutaj taka trochę eseistyka filmowa. Tutaj też właśnie mówiłaś o takim o zagubieniu tych bohaterów. No to dla mnie esencją tego jest ten moment, w którym główna bohaterka siedzi w tym barze już pod koniec filmu i ona pyta, co my tu właściwie robimy? I ten drugi bohater mówi, zatańczmy. W sensie to jest takie poczucie zagubienia w tej rzeczywistości, moim zdaniem. Też z kolejnej strony dla mnie jest to też tutaj w tym filmie tak wyraźnie pokazana samotność. No bo z jednej strony wizualnie. No bo na przykład dużo mamy takich kadrów, bardzo szerokich kadrów, w którym na przykład po środku kadru jest bohater i wokół niego jest ta rzeczywistość, bardzo jakby taka olbrzymia. Teraz też jest taki kadr, w którym kot jest w tym kadrze, w sensie, że mamy ten przyjeżdżający samochód i ten kot jest tą samotną postacią. Ale tak naprawdę często też, nie wiem, bohaterowie są filmowani jako sami, tu często główna bohaterka, nie wiem, w tym pokoju, ona przegląda te zdjęcia, kataloguje, z kimś tam rozmawia, ale często, nie wiem, przez telefon czy przez jakiś tam komunikator. Ale też bohaterowie mówią o tej samotności wprost. Na przykład jest taka scena, długa scena w tej takiej imprezy tych pracujących. Jakby oni opowiadają o tym, że no, na początku było ciężko, że tak naprawdę to oni chcieliby już rodzinę ściągnąć do siebie. Tam raz bohater rozmawia ze swoją żoną też przez komunikator i mówi, że no przyjadę do ciebie tam na 4-5 dni, jak to zawsze, więc sobie wyobrażamy, że tam oni się widują, nie wiem, na raz na 6 tygodni, raz na miesiące i tam widzą się tylko przez 4-5 dni i już szukam domu dla ciebie, tak? Czyli te rodziny chcą się połączyć, czyli jeszcze tak jakby to jest tak tutaj można powiedzieć wprost o samotności, ale też w kontekście tych filmowych kadrów, które tak jakby podkreślają tę samotność. Są te długie ujęcia, tak? Znowu z punktu widzenia bohaterki patrzymy na to, na co ona patrzy. Czy jak jest ta długa taka sekwencja odczytania tego dziennika, to tam też mamy bohaterkę samotną. Jest taki krótki fragment, tam jest jakaś data i dlaczego przeprowadziłam się tutaj sama? I jakby w warstwie wizualnej postrzegamy, nie wiem, jakieś cienie błąkające się po ścianie, jakieś światła, na które patrzy po prostu ta główna bohaterka. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o jakiś gatunek, to myślę, że taki esej filmowy. Chociaż mamy takie wątki, nie wiem,
typowo dramatyczny, tak? Mamy wątek romansowy, więc jakby mamy też takie wątki typowe dla jakiegoś tutaj niekoniecznie dokumentu czy właśnie eseju. Więc jakby ten film moim zdaniem jest tak pomiędzy. Ania, poczekaj momencik, bo wiem, coś się włączyć za chwilkę, ale ja mam jeszcze jedno pytanie tutaj, bo bardzo, bardzo ładnie to brzmiało, to znaczy no, mówiliśmy o tym, że ci bohaterowie są pomiędzy, prawda, a to co powiedziałeś przed chwilą, że ten film jest też taką hybrydą, to znaczy jest czymś też pomiędzy, to znaczy ten styl filmowy tutaj bardzo dobrze pasuje do sytuacji no, egzystencjalnych bohaterów, prawda, natomiast jakby no, z takiego no, czysto filmowego punktu widzenia, formalnego, prawda, jakby ten film, no nie wiem, to, że tutaj wprowadzona została ta kamera z ręki, prawda? Albo zdjęcia. Na ile ten film by stracił na tym, gdyby po prostu on był poprowadzony od początku do końca w jakiejś jednej konwencji? Dla mnie dużo. Dla mnie na przykład sama to kamera z ręki w tej ostatniej scenie, akurat w tej końcówce filmu, to muszę trochę więcej powiedzieć, bo wydaje mi się, nie wiem czy Państwo też mieli takie wrażenie, że czasami jak bohaterowie rozmawiają, po prostu rozmawiają, to wciąż wydaje się, że oni są w trakcie wywiadu. Tak mi się wydaje w tej scenie, kiedy ci bohaterowie po tam wspólnie spędzonej nocy są w barze i tak jakby bohaterka znowu wraca na tryb wywiadu. To jest taka nienaturalność tej rozmowy. No i potem dalej. Tam jak jest to takie, powiedzmy, może rozstanie, to jakby też to, mam wrażenie, że było czuć, że nie mówią takimi kliszami trochę. Może to jest kwestia języka, mówią po angielsku, jakby to też drugi język, tak? Ale czujemy, że coś jest nie tak jakby z ich komunikacją pod względem, że nie, ciężko im znaleźć trudny, tak, wspólny język. I mam wrażenie, że to, co on robi na końcu, to jest jakby taka próba porozmawiania z nią w jej języku. To znaczy on odnosi się do tych wspomnień, do tej pamięci, którą ona wskazała, że się zajmuje, tak? Że poszukuje tych, nie wiem, bezpiecznych miejsc. Dlatego on jakby sięga po tę kamerę. Dlatego opowiada jej o swoim dzieciństwie, o tym, że to jedzie do Warszawy, pokazuje te miejsca, gdzie chodził z babcią, nie wiem, we wtorki i w soboty, za każdym razem. Więc jakby mam wrażenie, że to jest akurat o szukaniu tego wspólnego języka. No więc tu jest w konkretnym zabiegu ta forma, tak? W konkretnym celu jest sięgnięcie po tę formę. Czy znowu jakby tutaj, jak robiłam notatki, to zanotowałam, że w tym filmie jest mało koloru. Ale dzisiaj, jak oglądałam ponownie, tak naprawdę są bardzo ciekawe zabiegi kolorystyczne. W sensie, to ciężko mi wszystkie wymienić, ale często pojawia się w kadrze na przykład czerwony, niebieski, na przykład bohaterka ma czerwony strój, bohater ma często niebieski. I to wybrzmiała w tej końcówce kolorystycznej, kiedy oni mają nałożone filtry, tak? Że on jest w błękicie, ona jest w czerwieni, potem ona jest w tej bieli, więc jakby te kolory się przenikają. Czy czasami nawet ciężarówki mają dokładnie te same kolory, jakie oni mają stroje, więc jakby to musi coś oznaczyć, jakby musiało być w jakimś celu. Więc tutaj myślę, że ta forma jest jak najbardziej taką esencją tego filmu, że bez tej formy to, o czym mówimy, trochę by nie wybrzmiało. O, tak uważam. Ja tylko chciałam dodać bardzo krótko, że ja też mam taką po prostu tutaj notatkę wśród mojego bałaganu, że to jest opowieść o samotnych ludziach i samotnych domach też, że te domy są właśnie takie w kontekście tej, co pytałeś mnie, tej przestrzeni materialnej, bo wydaje mi się, że ta antropolożka zadaje sobie pytanie, no też dlaczego ten dom jest taki opuszczony, że on jest taki trochę też właściwie pomiędzy, tak, że pozostawiony z tymi wszystkimi rzeczami, tak? No, tak się nie opuszcza domów, tak? Człowiek się pakuje, zabiera ze sobą różne rzeczy, a nie tak zostawiać. Więc on też jest taki opuszczony, to taka opowieść o też takim ostatecznym, co po nas, tak? Co po tych domach zostanie i to jest przełożenie, co po nas, tak? Co my tu robimy, co po nas zostanie, więc to dotyka jakichś takich no, bardzo egzystencjalnych pytań, tak? Czy pozostaną po nas te rzeczy, które później Dara spakowała, no, w jakieś tam, czy te zdjęcia, które zostały, na ile to trzeba dokumentować i co potem, tak? Ale tu bardzo ciekawa była ta scena z tym czytaniem z tego fragmentu książki na plaży, prawda? To znaczy, to znaczące. Tak. To znaczy, nie możemy wrócić do dzieciństwa, tak. Ale jak to tam było? To... Możemy do tych miejsc wrócić. Bo no właściwie to jest to, ten klucz tego filmu trochę, tak? Ta miejsca i pamięć, tak? Trochę. Te miejsca, które są właśnie takimi antropologicznymi miejscami, czyli stworzonymi przez ludzi i rzeczy w takiej laturowej teorii właśnie tego, tych sieci, tak? Że jesteśmy wszyscy działającymi podmiotami sieci. Proszę Państwa, co do tego języka tego filmu, znaczy nie formalnego filmowego, tylko tych języków, w których bohaterowie mówią, to ja tylko dodam, że tych języków jest w filmie 5. Znaczy dla polskiego widza to jest jakby no, trudne do odczytania, to znaczy wiadomo, że język polski, angielski jak najbardziej. W kilku miejscach, ale niewiele ich jest, wybrzmiewa język niemiecki, natomiast bardzo często bohaterowie posługują się językiem
duńskim i norweskim, my jako Polacy tego chyba nie jesteśmy w stanie rozróżnić, tak? Znaczy odebrać tego dokładnie tak, jak to w filmie było. Natomiast bardzo często w tym filmie było tak, że prowadząc te wywiady, tak, ta główna bohaterka mówiła na przykład po norwesku, a ci bohaterowie odpowiadali po duńsku. Tak? Czyli pewnie jakbyśmy powiedzmy byli Duńczykami czy Norwegami, to byśmy zwrócili na to uwagę, byśmy inaczej ten film też może trochę odebrali. Ale ten język angielski faktycznie pełni tutaj taką rolę takiego jakiegoś zwornika, prawda? Przynajmniej w tych relacjach właśnie między tym jednym Polakiem, tak chyba, czy też grupą Polaków. Ale ona z tym swoim facetem w Berlinie też się po angielsku właśnie porozumiewa. Właśnie. Co jakby podkreśla według mnie tę obcość jej tam, tak? Że ona właściwie wraca do siebie, to co w tym miłym małżeństwie wrócę, ona mówi, a wracam tutaj, tak? Do tego kręgu kulturowego, tak? Wracam, bo akurat pracuję dla muzeum i tutaj będę, więc to jest taki powrót, oczywiście to też jest w opisie filmu. Ale też właśnie to, co mówiłaś o tej sztuczności, ona też z tym swoim partnerem w Niemczech mówi po angielsku, czyli ona się właściwie nie zakulturowała do końca w Berlinie. Nie wiadomo. Właśnie, no w sumie to nie wiadomo. To znaczy, ona jest trochę alter ego jakby tej głównej reżyserki tego filmu, prawda? Tak. Która jest Duńką, ale mieszkającą w Niemczech. Tak. No i ona sama mówi, że jak ktoś w takich rozmowach prywatnych pyta ją, czy ona kiedyś wróci do Danii, do domu. Ona się zastanawia, co jest jej domem, prawda? No, gdzie jest ten jej dom, czy to jest Dania, czy to jest jednak Berlin, a jak Berlin, to jaki? Przecież Berlin to wiadomo jest międzynarodowe miasto, prawda? Zaraz, ja bym może jeszcze spytał taką rzecz, bo film ma tytuł Żyrafa. Widzimy tą żyrafę na początku. Oj, to by było na tyle. Ale mimo wszystko spytam, jak wy rozumiecie tą żyrafę? Ja mam zacząć. Zastanawiałam się na tym dzisiaj przez cały poranek. Zastanawiam się, czy można tę żyrafę odebrać metaforycznie. No generalnie podobno żyrafa symbolizuje empatię. To może jest zaskakujące, ale w kontekście tego filmu bardzo pasuje. W sensie, jak do ciebie przeczytałam, to myślę, że super. W sensie, no bo jakby to, co robi ta główna bohaterka, jakby ona sięga jakby do tego prywatnego życia tych rodzin z taką dużą dozą empatii. To, o czym mówiłam wcześniej, że jak ona rozmawia z tą parą staruszków, no to jakby my widzimy jej emocje, w sensie jak ona to przeżywa, jak ona się angażuje w to wszystko, jak ona chodzi po tych miejscach, są przecież bardzo długie ujęcia, takie kontemplacyjne, kiedy ona tutaj wędruje przez te, robi ostatnie zdjęcia, tak? Pyta jak tam, komu się mieszka, jak się czują, jakby, więc ta empatia myślę, że tutaj wybrzmiewa, tak? I w ogóle tych bohaterów do siebie, nie próbują jakby tutaj tak się połączyć w tym zaangażowaniu. No i zastanawiam się, czy tak po prostu można metaforycznie odebrać żyrafę, stąd jakby w tym pierwszym ujęciu, stąd właśnie ten tytuł. I tak bym to potraktowała, ale to tylko pomysł, nie wiem, co tutaj... Przyznam się, że nie umiem takiej udzielić odpowiedzi, bo rzeczywiście no, poszłabym raczej tropem takim, no może raczej w stronę tego wyalienowania, takiego poczucia, no nie wiem, po angielsku byśmy powiedzieli awkward, tak? Takiego nie do końca bycia na miejscu, tak? Czy właśnie tego bycia pomiędzy, tak? Bo te żyrafy, one chyba nie były w swoim naturalnym środowisku. Po sawannie biegały w tej pierwszej scenie. Wydaje mi się, że to nie była scena z zoo. Czy to była z zoo? Nie było, nie. Raczej nie. Znaczy... Czy ty wiesz, Andrzej? Nie, ja nie wiem. Ja mogę się tylko jakby swoim subiektywnym odczuciem podzielić, podobnie jak wy. To znaczy, mi się żyrafa po prostu w tym filmie kojarzy z pewną egzotyką, tak? I jakby no... ta praca, którą wykonuje główna bohaterka, prawda, zajmując się właśnie tymi rzeczami, na swój sposób jest też egzotyczna, to znaczy jest spotkaniem z pewną egzotyką, tak, z ludźmi, którzy no właśnie już nie są w tych miejscach, żyli kilkadziesiąt lat wcześniej na tym miejscu. No może tak. A może to właśnie jest coś takiego, jak Fabusiński mówi, że ludzie dzielą się na takich, którzy stoją na szczycie góry i widzą świat, tak, albo na podstawie góry i tego świata nie widzą, nie? Nie mają takiego rozeznania. Może ta żyrafa symbolizuje, że ona tak jakby widzi,
ogląda ten świat, ma lepszą perspektywę, ta kobieta. To można by jeszcze dalej to pociągnąć i powiedzieć, że to jest jedyna istota w tej filmie, która, w tym filmie, która nie jest zagubiona. Żyrafa. Żyrafa. Tak? Wszyscy są gdzieś pomiędzy, a żyrafa wie, gdzie jest. Tak? I czuje się z tym dobrze. Ona też chyba nie wiadomo, gdzie ona była, bo widać tylko szyję i było niebo. Właśnie, właśnie. Nie wiadomo, gdzie była ta żyrafa. Ona była gdzieś pomiędzy. Ona... Może też była zagubiona. Ktoś jeszcze ma pomysł na żyrafę? No, tam się kojarzyła żyrafa z dźwigiem takim. No, mnie tak samo. Tak, rozburzyli ten dom, ten no dobrze, chyba nie rozwiążemy zagadki żyrafy. Ale czy autorka, ta reżyserka nie wypowiedziała się ani razu na ten temat? Nie, nie znam akurat jej wypowiedzi na temat żyrafy. A ja jeszcze sobie pozwolę, bo ja z tego filmu gdzieś na początku gdzieś wychwyciłam coś, teraz nie wiem, czy ja nie zasugerowałam się, czy to było po angielsku i czasie nie dopowiedziałam czegoś i też nie wiem, kto to powiedział, ale tak gdzieś na początku było, że bardzo mi się decyda z Płynową, że, na początku, że człowiek staje się właścicielem jakiegoś miejsca, a potem to miejsce staje się jego właścicielem. Nie? A, to właśnie to jest chyba cytat z tej książki, tak? Tak. No i właśnie, to jest taka podwójna zależność, tak? Że z jednej strony to właśnie my posiadamy rzeczy, a z drugiej strony te rzeczy mają na nas wpływ, tak? To miejsce ma nas... I tak samo to my stwarzamy miejsce, z drugiej strony my, miejsce ma na nas wpływ, tak? Jak tutaj w tym. Widzimy, że w jakiś sposób... Tak. Jesteśmy niewolnikami jakiegoś miejsca, kochamy to miejsce, nie? Ale ono też nas w jakiś sposób właśnie stwarza. Wydaje mi się, że cały ten romans był stworzony właśnie przez to miejsce. To była jakaś taka klisza też tego, co ta Agnes pisała, tak? Że jakieś takie uwikłanie romantyczne. Ona jakby to była jakaś taka, no jak Alain Asman mówi, aura, tak? Albo jakiś taki, że właśnie to miejsce, które jest takim miejscem działającym. Tak, ale właśnie, bo w tym jakby świecie, w którym dzieje się akcja tego filmu, no wszyscy bohaterzy są gdzieś zagubieni, tak? I faktycznie jest tak, że ona nawiązała jakby kontakt taki, powiedziałbym, no psychiczny trochę, tak? Jakby z bohaterką tych dzienników. Tak. Prawda? Jakby znalazła, można powiedzieć, taką bratnią duszę, odnajdywała jakby swoje doświadczenia w doświadczeniach bohaterki, która żyła kilkadziesiąt lat wcześniej. No nie wiadomo właściwie, czy ona nie, a czy to nie było odwrotnie trochę, czy ona trochę nie zaczęła patrzeć na swoje życie przez pryzmat tego, że to jest takie, dla mnie, no nie wiem jak to też odebrałaś ty, że z jednej strony odebrała, z drugiej strony tak chyba zaczęła się z nią bardzo utożsamiać właśnie, że z jednej strony ona też ta samotność, o której właśnie wspomniałaś, że ona tu przyjechała sama, że jest ten jakiś odległy mężczyzna gdzieś tam czekający, że jest ten mężczyzna tu pod bokiem, ale z jednej strony ona trochę odnajduje, a trochę właśnie być może to odtwarza. Ona jest trochę przerażona, że tak, jej losy się tak samo potoczą, nie? Czyli ona gdzieś w pewnym momencie nie będzie miała komu zostawić znaczy... No tak się skończy, że to tak, wszystko, że ona nie ma dzieci, nie? Więc tak. To tak jakby ten związek taki jest bardzo niestabilny, bo to jak ona sobie pozwala na przygodę z panem, to znaczy, że tam ten związek jest mało atrakcyjny dla niej. Także to jest, czy ona jest tutaj na takim rozdrożu. Tak, tak, nie czuję się nigdzie zaczepiona, tak. No, można to tak to może nazwać. Ale to bardzo ciekawe, tak, rzeczywiście też na to tak nie patrzyłam, że ona jakby tak może przewidzieć trochę tę przyszłość, której się obawia. Właśnie, że ona jakby widzimy, że jest bardzo wrażliwa na to, co widzi i jakby też jakby analizuje przez ten pryzmat swoje życie. Jest ta scena spektaklu, gdzie tak idealnie pasuje tej sytuacji. I widzimy, że ona, jakby ona się jeszcze bardziej nad tym zastanawia, nie? Że mamy bardzo blisko tej bohaterki cały czas, bo jakby trochę wiem, co ona może myśleć, w sensie przez dużą część filmu, tak? Tak przynajmniej tak to odebrałam. Nie wiemy dokładnie co, ale jakby wiemy, co jest dla niej ważne. Ale a może z drugiej strony właśnie, czy ona to, czy to jej tak podpowiadają to wszystko? No bo ona siedzi i tak dopiero do niej, to jest moje odczytanie, dopiero do niej dotarło na tej sztuce, jak ta aktorka ze sceny mówi, on jej nigdy nie zrozumie. I ona sobie myśli teraz, rzeczywiście może ten
wydaje mi się, że jednak to było o tym ludzku, tak? Znaczy, bo ona później od razu z nim zerwała, tak? Też, no też tak myślę. Że rzeczywiście on nic, nawet nie znaje imienia, to było. No to wiadomo, że imię to jest takie symboliczne, tak? Imię to tożsamość. Istniejemy, jak zostaniemy nazwani, tak? W takim pierwotnym sensie, inaczej nas nie ma. Jak... Ja bym tutaj jeszcze może dodał, że na przykład też tak. Takie mam wrażenie, dosyć tragiczną postacią w tym filmie jest ta pani, która na statku, prawda, jaką ona tam pełni funkcję? Ja mam napisane, wszystko wiedzący przewoźnik, wszystko ze strefy kryminalnej. Dobrze, ale w każdym razie to wszystko wiedzący przewodnik, no... Przewoźnik, tak jak najbardziej, ale... Przewoźniczka, przepraszam. Twarze są też w tym filmie istotne, prawda? Ta twarz jest bardzo smutna, ale ta... Właśnie, jak ona spogląda na tego Szweda, tak, to był Szwed. Tak. Gdzieś jej się, prawda, uruchamia tryb marzeń, prawda? Jakby ona żyje w takiej rzeczywistości trochę wyemeginowanej, która pozwala się jej, no, trochę... Jest to jakiś taki świat, o którym ona marzy, ale którego nie może ociągnąć, bo rzeczywistość jest taka, jaka jest. Rzeczywistość jest taka, że po prostu ona musi zarabiać na tym promie, prawda, kursując jedną i drugą. I to w zasadzie dotyczy wszystkich, to znaczy mamy tych Polaków, którzy na tam 10 czy 11 lat pracują w Niemczech, marzą o domu, marzą o, nie wiem, sprowadzenie rodziny, czy zarobienie, prawda, na rodzinę, na tym, żeby wysłać dzieci na studia. Okazuje się, że zostają oszukani, prawda? No ten Lucek, prawda, ten główny bohater z Polski, no gdzieś też jest taki zagubiony, no niby pokazana jest ta Warszawa, w zasadzie ona jest całkiem tutaj ciekawym elementem w tym filmie, prawda, bo mamy jednak krajobraz wiejski i to zarówno po stronie polskiej, jak i po tej stronie, prawda, duńskiej. Zazwyczaj w wielu filmach jest tak, że jeśli już się, powiedzmy, portretuje Polskę, prawda, no to zazwyczaj tą prowincjonalną, przeciwstawia się ją temu rozwiniętemu zachodowi, prawda? Tutaj jest trochę inaczej, bo z tych dużych miast jest Warszawa. Właśnie, ale kwestia, no właśnie, stereotypów, ukazywania różnych narodowości, to jest też bardzo ciekawe w tym filmie. Jak ci ludzie siedzą przy stole, rozmawiają o, no właśnie, o swoich życiach, prawda, życiorysach, no to jest taki dokument etnograficzny, prawda? Tak, całkowicie, no tak wyglądają właśnie te dokumenty, zresztą ja najbardziej polubiłam tych panów robotników, no bo cóż, oni po prostu, to chyba, to naprawdę byli roboty, tak? Tak. To wygląda na taką bardzo szczerą rozmowę, ja jakby wielokrotnie doświadczyłam czegoś takiego, to jest totalnie spójne z moimi doświadczeniami etnograficznymi. I oni właśnie, którzy mówią, no dokładnie tak o tej tęsknocie za domem. I właśnie to dobrze, że podkreśliłeś, bo ten ekonomiczny wymiar, skupiamy się na symbolicznym wymiarze, powiedzmy, ale no właściwie to, ten prapoczątek to jest ten ekonomiczny wymiar, tak? Ona słucha, jedzie tym samochodem i słucha, że, bo to handel, tak? Że ważne jest, żeby ten zrobić, żeby poszerzyć tę, jakoś umożliwić bardziej właśnie tą handlową i później, a później ci robotnicy, tak? Którzy mówią, że po prostu życie ich zmusiło, tak? To nie była taka decyzja, choć to takie też było wzruszające, że dwójka z nich powiedziała, że wspólna, tak, z żoną, że to jak się wydawało, że wspólnie porozmawiali. I taka, no nie z ich woli, tak? To jest też taki ciekawy moment, w sensie, jak jest ta scena właśnie tej imprezy, no i tam właśnie jest takie przenikanie trochę z perspektywy dokumentalnej, trochę takiego jakby fabularnego filmu, i tam właśnie bohater, który właśnie wcielił się rolę Gierszła, jest taki moment, w którym on się angażuje w tę rozmowę i nagle przestaje się angażować. Jest taki bardzo, moim zdaniem, ładnie zagrany. Tam się śmieje, a potem nagle widzimy, że on myśli o czymś innym, że on jest gdzieś dalej, tak? Że jakby przestał się angażować w tę interakcję społeczną i tak jakby jest trochę, jest taka samotność w tłumie, tak najbardziej ogólnie oczywiście ujmując, tak? Że jest taka bardzo ładna scena, tam trwa dosłownie kilka sekund, ale mam wrażenie, że ten aktor bardzo dobrze zagrał. W sensie nic nie mówił, tylko po prostu to spojrzenie było takie przekonujące, że on teraz trochę jest dalej tymi myślami. Proszę Państwa, czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi albo pytania? Mi się wydaje, ja trochę inaczej wybrałam tą główną postać, to znaczy główną kobiecą postać. Mi się wydawało, jak obserwowałam ten film, że akurat ta jedna kobieta jest osobą decydującą.
bo ona, od niej zależy, które przedmioty zostaną sfilmowane, sfotografowane. Od niej zależy, czy ona przyjedzie do tego Düsseldorfu, czy nie. Ona decyduje o wszystkim, a akurat mężczyźni, bardzo często pokazuje się w tym filmie bezbronność tych ludzi, tych migrantów i też takie zetknięcie świata artystycznego i świata takiego, no powiedzmy, świata ludzi pracy, takiej ciężkiej. Tak, to chyba bardziej, bardzo mocno wybrzmiało podczas tej rozmowy przy stole, gdzie tam była mowa o tym, jak to samospełnione, tak? Tak, że życie ma, ale to też jest taka znacząca, bo właściwie tak jest na tych badaniach etnograficznych, tak? Gdzie człowiek wyjeżdża, że no, praca staje się życiem, ale tu bym, no wydaje mi się, że to było takie, to ja tak odebrałam, ale nie tkwicę się przy mojej wizji, że to było takie ogólne. Ten romans w ogóle wygląda troszeczkę na eksperyment, nie? Że bohaterka próbuje wcielić się w życie tej Agnes. Tak, i próbuję może odtworzyć jakieś kawałki życia. Tak to odbrałam. Znaczy, ja też głęboko myślę, że właśnie ona nie odnajduje, tylko ona jest tak, i tu trudno powiedzieć, czy w sposób świadomy, czy tak podświadomy, że, tak, że jako taka właśnie samospełniające się proroctwo, że ona to czyta i tak jest bardzo zaangażowana. Ja też bym uznała prymat tego życia Agnes nad tym życiem. Życiem właśnie, być może właśnie taka empatycznie aż do tego podchodzi, że aż odgrywa, chociaż zastanawiałabym się, czy ona to robi świadomie. Wydaje mi się, że tak ją niesie to, że ta historia ją tak niesie. To ciekawe, bo właśnie w tej warstwie jakby tej języka filmu, wydaje mi się, że jakby ten cały wątek romantyczny był bardzo przewidywalny. Nie wiem, czy Państwo też tak mieli. Po prostu była ta scena, jak ona stoi na moście i on na nią spojrzał i jakby wszystko było jasne. I ja pomyślałam, że ta przewidywalność była taka dziwna, ale może właśnie o to chodziło. W sensie, że jakby mieliśmy właśnie lokalizację na bohaterkę, to jakby ona, może już jej ten pomysł przyszedł do głowy. Czyli to jakby było takie wszystko widoczne, że bo myślę, że z czegoś to wynikała ta przewidywalność. Po prostu nie byliśmy zaskoczeni, tak myślę. Większością, nie? No tak, no i później jak on do niej przychodzi, to za dużo ona tam nie wyjaśnia, powiedziałabym, tak no, ogólnikowo. Nie miał już szans, nawet tego arbuza gdzieś zostawić. Słuchajcie, a jeszcze zadam takie ogólne pytanie. Jak odbieracie ten film jako po prostu diagnozę współczesności, gdzie wszystko jest płynne? Czy widzicie może w tym filmie jakieś, nie wiem, jakieś, czy reżyserka chce nam dać tutaj jakąś wskazówkę? Pokazać może, jak żyć w obliczu właśnie tej płynności i niepewności. Czy raczej zostawia nas po prostu, samą siebie może też zostawia tym jednym wielkim znakiem zapytania. No może pojawia się jakaś próba zatrzymania tego czasu, no bo jakby tutaj to, o co stara się bohaterka, tak? Żeby jakby uwiecznić tę rzeczywistość, której już w przyszłości nie będzie, żeby porozmawiać z tymi ludźmi tu i teraz, bo później już nie będzie tej możliwości jakby usłyszeć ich w tej sytuacji, bo nie będą po przeprowadzce, więc jakby chciała zatrzymać tę rzeczywistość tuż przed tymi zmianami, więc może coś takiego. Tak. W ogóle tu jeszcze chciałam dodać, bo dla mnie też w tym filmie, ale to jest w takiej warstwie jakby tej właśnie poetyki kina dokumentalnego, ciekawe rzeczy dzieją się w dźwięku. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale tam praktycznie cały dźwięk jest diegetyczny, czyli tylko ten ze świata przedstawionego. Tam aż by się chciało, żeby w końcu poleciał jakiś utwór, nie wiem, jakiś taki a la soundtrack. Nie, tam jest bardzo cicho. Co więcej, tam jest bardzo często są dźwięki natury, właśnie jakieś ptaki, szum morza. W kontrze do tego, że na przykład ona siedzi w tym pokoju hotelowym i z okna słyszy takie dźwięki jakiejś pracy, pojazdów, maszyn. Jakby to taki ciągły kontrast. Przechodzimy z jednej na drugą stronę i ten dźwięk, nawet jak już ekran gaśnie, nie wiem, czy to było dobrze słuchać, ten dźwięk dalej jest. W sensie film już się kończy, ale dźwięk wciąż mamy. Więc jakby też myślę, że dużo się dzieje tutaj też w sferze dźwięku. To już taki Iga, ty przed chwilą powiedziałaś coś takiego, zatrzymać chwilę? Tak, trochę zatrzymać tę rzeczywistość. Zatrzymać rzeczywistość, ale to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie jest tak, że te fotografie, czy też te takie nieruchome kadry, prawda, to znaczy bardzo długie, no one przecież pełnią taką funkcję, znaczy one nam trochę zatrzymują ten czas, prawda? No i być może, że to ma też taką funkcję, no dla nas może jest to kierowane też, no, że no, trzeba się trochę bardziej
przyglądać tym filmom, które mamy i doceniać. Tak? A w ogóle to, co ona robi, to się nazywa antropologia chwili. Tak? To ma taką nazwę po prostu swoją, tak? Jak mamy na przykład historię ratowniczą i nagrywa się starych ludzi, seniorów, tak? Żeby to tak samo w antropologii są takie działania, które właśnie in situ, na miejscu, służą temu, żeby po prostu udokumentować, ile się da w obliczu takich nagłych przemian, które mają nastąpić, tak? Więc to się nazywa, jakby ta cała działka, takie antropologia nagląca, po angielsku urgent anthropology, ale właśnie to, co ona robi, to jest taka antropologia chwili, tak też się o tym pisze, tak? Że właśnie mają nadejść jakieś zmiany, bo oczywiście w tej antropologii, tej całej działce antropologii, to oczywiście też mieszczą się innego rodzaju działania, jakieś wymierające języki, tak? Na przykład ostatni człowiek, który mówił na jakimś tam syberyjskim narzeczu, tak? Jadą tam antropolodzy i go nagrywają, ale także właśnie świat wobec jakichś takich nagłych przemian, tak? I tutaj wiadomo, że nastąpi jakaś taka przerwanie tej ciągłości, tak? I ona jedzie, żeby to wszystko zdokumentować właśnie w takiej antropologii chwili. Mhm. Więc rzeczywiście ta chwila jakby pojawia się w wielu tego tak, myślę, że to jest jakby jak najbardziej pasujące do tego filmu i do tej dyskusji. I think we have not one person who wanted us ask something in English, yes? So, first of all, I'm very sorry for not speaking English. As I don't understand Polish, I probably didn't understand all what you said now and what the film was about. But I saw in the movie that, let's say, the Polish workers were combined with, let's say, not positive stereotypes. So they were drinking, mm-hmm. they were having a barbecue, having fatty sausages. I heard kurwa a lot. So how you as Polish students, how would you think of these stereotypes in such a movie? Did you feel like, okay, that's a part of it, but okay, we also can be PhD students? Or is it more like, it's really not nice that somebody from Denmark or Germany, I don't know where, Germany, yeah, shows us, presents us our culture like this. May I ask another question? I mean, you're from Germany? I am from Germany. Okay, yes. So I wanted to ask you, if German workers in cinema are portrayed in a different way? I mean, is it, in this case, a matter of a social group, a classist thing, or a national thing, or is it a mix of those two? Because to me, as a Polish, I mean, yeah, Polish workers look like this, and you know, usually when they don't have any higher education or anything like that, and some social groups are just like that, and it would be maybe weird to, I don't know, depict them going to a museum or speaking about, I don't know, Dostoevsky after their job. So, yeah. Yes, of course, it is probably more related to the workers. Mm-hmm. But, I mean, as there are a lot of people from Poland working in other countries in the mm-hmm. EU, they of course transport a special view the others have on Poland, maybe. So, having this in mind, would you say, like, you now see the stereotypes, do you think, like, okay, that's how it is, or you would say that's not nice, because it transports only these negative stereotypes? But I think at the beginning of the film, the Dara also, the mind, the one moment, the mind, woman hero, yes, in this film, he also drinks beer, yes, so you can also ask if it is a positive stereotype or not. But mainly she drinks wine, mm-hmm. and I completely agree with you that those are the social distinctions, yes, and we can see these classy Berlin artists who drink with white shirts, yes,
Yes, and it's also important in the scene where they are like, yeah, in your work you should be creative, then yes, you should become one with your job and you should be more efficient at work. And then we have the contrast with the social workers who probably don't like this job very much, but they just do what they need to do to survive. Yes, yes, yes. Totally agree with you that. And we also have this like the, yeah, that's going to like ending class of farmers, yeah. Which is so I can also see it in this class distinction. However, for me, if I can speak about this negative, there is this huge cross on the wall. I don't know why it's there. I don't know. I cannot believe that this Przemek and Lucek, they brought this cross and hang on commanders and young people. I don't, and it's not, I think that this is stupid just. And the second is this market, that okay, this view of Poland from this mobile phone of Lucek, it can be a little bit, because Warsaw is first of all this big block of flats and later on a little bit this big city lights. But first of all, the huge blocks of flats. So, other meanings or in Polish? Well, about how the workers were portrayed in the movie, I didn't see it as something bad, because mainly they were talking about. Well, they were talking in Polish, so we don't know that. Never said. Yes. But in the like frames where they were talking to the camera, they were mostly talking about how they would like to like connect with their families again, and how they would like to bring them back or see them. Mm-hmm. They were talking about one worker talked. About how his daughter was studying and that he needed to pay for it and he needed to migrate to have some more money than he would earn in Poland. So he was, I think he was portrayed quite well because he sacrificed himself to go abroad. To a very big country and to just earn money for the family. So that's what we didn't do because we didn't understand. But from my perspective, they were portrayed quite well. Mm-hmm. And the scene with alcohol and barbecue, I think it was quite normal. Like, they were just people having fun after work. They weren't like completely drunk. They were just. Yes, they were just having one shot of vodka, some beer, and hanging out, talking, having some laughs, and having a sausage. I think that was quite cozy and happy moment there, and not something that would be a negative stereotype. And I think that the highest intensity of curse words was, I mean, correct me if I'm wrong, but I think it was when they were standing like in a circle-ish and there was a woman and she was translating the German, I assume, or the German like director or whomever to the worker, to the Polish workers. And from what I understood, they got scammed, right? They didn't get paid or something. And they were saying like, oh fuck, we are coming back to the country because to their safe place, we don't want to be there. Because we got scammed. So I think it was completely like normal, natural, and like neutral, and it was not anything like very Polish, but like we all would get so mad if we don't get paid for such a hard job. So, yeah. So for me, it was very, very true. Yes. Yeah, and those are positive heroes. We like them. Yes, that's like, we like them. We can have doubts about the main hero, heroine. Yeah, if she's nice or not, yes, she's like a little bit ambiguous. We don't know if, I don't know whether I like her. But those men, come on, they are nice. They are like, yeah, creating a small society.
Yes, I totally agree with you, and as you said before, we could consider this as a part of their situation, yes? Because when I was watching this movie, I thought, I looked at these people through their loneliness or longing, and what you said before, yes, so exactly. I mean, I couldn't get it out of my mind, it still transports, like, maybe that if you see it like these are true workers, and I think of, yeah, they are true workers, but they also need to work abroad to get the money. They also need to, move from different parts of Europe to another to get money and to finance the university life of the daughter. So still, I would say, although it's, if you can see it as a social, difference. Thank you. But I would also say it transports maybe nation's narrative. We are the people that still need to work, although we are like for almost 20 years a part of European Union. So, I don't know, I wasn't just like asking as you are the next generation. Yeah. Well, that's a fact that you earn much more money abroad, yeah, because Polish zloty compared to euro. Euro is like, well, it's not much. So, it makes sense for a lot of Polish people to work abroad and to migrate for money. Especially with that qualification in the workers, and they need those workers in UK, in German, yeah. It's necessary. Yeah. Without any higher education, yeah, level, I think. Dara also has to work in abroad, yes? Mm-hmm. Yes. But this thing is also about language, yeah? Mm-hmm. Just generally about how it's difficult to find a common language with somebody, and how much we want to do that, and at the same time how it's difficult to do this, and it's very impossible sometimes. Yeah? I saw this very clearly translating this video, because there are a lot of different languages and language registers. Yeah, these mm-hmm. workers are speaking with very common language, just not literary, and this lady, the first character, is sophisticated and very, literary. She is she uses a literary language, and every person has got own language, and they talking to each other, but they cannot understand each other. Okay, I think we will finish now. Thank you so much. So, thank you for coming, and we invite you in the next week. Okay. Dziękuję bardzo.